No, z kawą to można iść. Dzisiaj zapowiadają deszcze, więc ciężko mi powiedzieć, ile nakręcę w trasie. Ale na pewno będzie pogoda pochmurna, więc będzie się przyjemniej szło niż wczoraj, bo no, słońce dało nam do pieca, nam wszystkim. Ale mamy też mniej kilometrów do zrobienia, chyba 23-24, więc myślę, że damy radę. Także do zobaczenia w trasie. Wygląda na to, że zaczęło padać, a my za chwilę wychodzimy, więc będziemy dzisiaj szli w deszczu, nie wiemy ile, ale cóż, nie możemy się poddać. Chyba wszyscy jesteśmy troszkę zaniepokojeni tym, ale to nic, nasze tuby już są przygotowane na deszcz, także jest nadzieja, że wszyscy dotrzemy do kolejnego postoju. Mamy nadzieję, że do tej pory już przestanie padać, ale jest super. Idea pielgrzymowania w naszym narodzie jest głęboko zakorzeniona. Zresztą mamy też to piękne powiedzenie: gość dom, Bóg dom. Dlatego co roku w Bazylice Zawierciańskiej, w naszej parafii, przyjmujemy różne pielgrzymki. No i tradycją jest, że również pielgrzymka dominikańska się tutaj zatrzymuje. Bardzo się cieszymy z tej wizyty pielgrzymów, ponieważ no, wierzymy, że każda pielgrzymka niesie ze sobą wielką, wielką łaskę. I życzymy, żeby ta pielgrzymka dominikańska również cieszyła się powodzeniem. Także Bazylika Zawierciańska, jak co roku, może być także waszym domem. Pozdrawiamy wszystkich w Krakowie. Dzisiaj troszkę nas pokropiło, ale to był przyjemny deszcz. Wyszliśmy, to już przestało padać i wszyscy szczęśliwie dotarliśmy na przedostatni odcinek. Także pozdrawiamy Kraków, buziaki! Pierwsza rzecz to duża wdzięczność Panu Bogu i ludziom, że nam się udało po tych dwóch latach wrócić na ten pielgrzymkowy szlak. Dużo było obaw. Dużo nowości, no bo i nowy dyrektor, i nowy koordynator. Niełatwo było rozpocząć po dwóch latach, ponieważ no, została przerwana ciągłość, ale na szczęście okazało się, że te nasze struktury pielgrzymkowe, które są wypracowywane przez lata, przetrwały. Jestem stałą bywalczynią punktu medycznego. Dwa razy dziennie ich odwiedzam. Mam już kartę stałego klienta. Ja bym powiedział, że Sylwia po prostu się troszczy o medycznych, żeby nie byli samotni tam w tym punkcie. Nie? I zdecydowanie odwiedza się nie temaciki, nudzą. Ploteczki. Więc to jest mój pierwszy raz jako medyczna pielgrzymce dominikańskiej. Trochę się męczymy, jest bardzo upalnie, natomiast wszyscy sobie prześwietnie radzą. Co jest w ogóle bardzo wzruszające, że wieczorem obserwując, jak bardzo zmęczone są nogi pielgrzymów, myślimy, że jutro będzie masakra i nie wiadomo, jak dojdziemy do kolejnych punktów. Natomiast pielgrzymi nas zaskakują każdego dnia i każdego dnia mają w sobie jeszcze więcej entuzjazmu, jeszcze więcej uśmiechu. I jest to piękne, jak wspólnie trwamy na modlitwie, ale także na wspólnych rozmowach i będą to na pewno niezapomniane momenty. No to jest radość. To jest radość, ponieważ tu widać jedną rzecz ewidentnie. Tu widać żywy Kościół. I tu też ta praca na rzecz pielgrzymki, no bo to jest dużo pracy, to jest dużo załatwiania, formalności, ale to wszystko od razu przynosi owoc, tak? Że wychodzimy 3 sierpnia z Krakowa w grupie ponad 1000 ludzi, więc tak, no po to to robimy. Więc nawet jeżeli ktoś jest zmęczony i czasami może czymś też poirytowany,
no to w ogóle to jest takie antidotum na zmęczenie. Myszków zdobyty. Nie przedłużając, dzisiejszą myśl duchową przekaże nam ojciec Łukasz Miśko z grupy Rodzinka. Dzisiaj w konferencji próbowałem opowiedzieć trochę mojej grupie o świętym Ireneuszu z Lyonu, którego papież Franciszek kilka miesięcy temu ogłosił doktorem Kościoła, takim tytułem doktora jedności. Papież go tak nazwał może trochę dlatego, że Ireneusz, który żył wieki temu we wczesnych wiekach chrześcijaństwa, pochodził ze wschodu chrześcijańskiego, był biskupem Galii, Lyonu, we Francji dzisiejszej. Ale też odkrywam w Ireneuszu coś niezwykłego, czym się chciałem podzielić, mianowicie Ireneusz jest takim świętym, który w bardzo pozytywny sposób opowiada o stworzeniu człowieka przez Boga i o tym, jak Pan próbuje człowieka ze sobą oswajać, żebyśmy w przyjaźni z nim potrafili się odnaleźć. To jest taka niezwykle pozytywna wizja człowieka, mimo upadku, mimo grzechu, mimo tego, co w nas gdzieś pękło, jakiejś nieufności wobec Boga, kiedy Bóg nas próbuje na nowo przyzywać, jak w końcu w Chrystusie, wcielonym Słowie, Logosie, dokonuje się rekapitulacja tego wszystkiego, co jest ludzkim doświadczeniem, takie zebranie całej tej ludzkiej drogi. Jezus chce jako Bóg przeżyć to wszystko, będąc też człowiekiem, żeby odkupić w nas to. I oczywiście to, co chyba wszyscy jakoś kojarzą ze świętego Ireneusza, chwałą Boga, człowiek w pełni żyjący. Czyli nasze życie, jeśli ono jest autentyczne i rozwija cały ten potencjał, który mamy w sobie, kiedy nic nie blokuje nas na to Boże działanie w nas, my się stajemy żywą chwałą Boga. Trochę o tym próbowałem opowiedzieć takim głosem, jaki słyszycie, bo trochę już w tej pielgrzymce prześpiewałem i przekrzyczałem. Mam nadzieję, że gdzieś ta myśl, która dla mnie jest bardzo ważna, to, że chrześcijaństwo jest próbą takiego obudzenia w nas całego potencjału, który Bóg tam włożył na początku stworzenia, który gdzieś grzech blokuje, a my chcemy na przykład przez pielgrzymkę, przez to niezwykłe doświadczenie pozwolić, by wszystko w nas stało się żywą chwałą Boga, żeby wszystko w nas właśnie oczyszczone i obudzone mogło Pana Boga chwalić. To była taka moja myśl na dzisiaj. Dla mnie osobiście ważna i mam nadzieję, że dla tych, do których mówiłem również.